Cześć, my już w Polsce. Teraz słuchajcie najlepszego. Numer, kurde, mega. Wczoraj wieczorem dojeżdżamy z Piotrkiem. Jak widzicie, Piotrka, nie ma Piotrka. Dojeżdżamy do promu. 2 godziny przed płynięciem mamy kontrolę policyjną. Chłopaki z policji z nimi rozmawiają, pytają się, co tam u psów, jak wyścigi poszły i tak dalej, dajcie dokumenty, sprawdzają paszporty psów, sprawdzają nasze dokumenty. No i Piotrek nie ma dokumentu. No i pół godziny szukania wszystkich ciuchach, Piotrek nie wie, gdzie ma dokumenty, nie wie, gdzie ma dowód osobisty. Miał, ale zgubił. Dobra, policjant macha ręką, dobra, nieważne, wracasz do kraju, to dowód sobie wyrobisz w domu, już nie szukaj, wsiadaj na ten prom i płyń. No to my zadowoleni, trudno, Piotrek nie ma dowodu osobistego, wchodzimy na prom. A obsługa promu mówi, do widzenia. 2 godziny walki, przepychania się z sekretariatem Stanley Line, niestety kapitan nie wydał zgody na wpuszczenie Piotrka. Powiedział, że ma sobie jechać do ambasady. Ambasada oczywiście zamknięta i to w Sztokholmie. Piotrek nie ma dokumentów. Kasy już nie mamy żadnej totalnie. Resztki żarcia. No dobra, co tu kurde zrobić? Co zrobić z Piotrkiem? Co, mamy go zostawić na froncie? Na polu bitwy? No więc plan B. Plan B był taki. Piotrek, słuchaj. Ty tu kiblujesz. Zostawiliśmy mu resztkę żarcia, wodę, ładowarkę do telefonu. Ciuchy. Musisz przykiblować do rana. Robimy w ten sposób. Zostajesz w Szwecji, a rano nasza dobra znajoma, nasz dobry duszek aniołek, zabiera cię drugim promem. Tak nie do końca legalnie, zabiera cię do Polski. Dobra, ale musi przetrwać noc. No więc Piotrek do nas pisze, mamy zasięg oczywiście, Wi-Fi. Czy policja mnie zgarnie? Ja mówię, no to zrób tak, żeby ci policja nie złapała. Dobra, Piotrek mówi, że szybko biega, ale mówimy, że to jest złe rozwiązanie, lepiej, żeby się schował. No, więc gdzie się schować? No więc o 21 zamykają sekretariat Stanley Line, a zimno jak nie wiem co. Piździ deszczem, wiatr wieje, Piotrek śpiworu nie ma. No więc zamykają sekretariat Stanley Line, a Piotrek się ukrywa w kiblu. Tam jest ogrzewanie, a otwierają o 6 rano. Więc nocka mówi, było ciepło, było dobrze, Piotrek przetrwał nockę w kiblu. Dzisiaj rano nas o 7.30 pisze, jest dobrze, jestem na promie, dostałem kawę, wracam do kraju. Także Piotrek miał taką dodatkową przygodę, musiał się poukrywać trochę przed szwedzką policją, ale już zmierza do naszego brzegu, o 20.00 dzisiaj powinien wylądować. I wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy całą ekipą z powrotem. Tak jak wyszliśmy w 7 psów i w 3 osoby, tak też niedługo będziemy w komplecie. No, to tyle newsów.